powie, na czym cała rzecz będzie polegała. A więc, będę Wam zadawała pytania. Sprawdzimy Was troszeczkę. W momencie, kiedy odpowiedź na pytanie będzie brzmiała ona, podnosicie do góry rękę prawą, czyli łyżkę. Kiedy będzie odpowiedź brzmiała o, to podnosicie do góry rękę lewą. Nie podnosimy dwóch rąk na raz, bardzo proszę, a goście nie podpowiadają. Do Was należy tylko takie zadanie, że jeśli młodzi odpowiedzą dobrze, to wielkie brawa wiemy. Jeśli odpowiedzą źle, niezgodnie, to robimy głośne bum. No to dobrze. W takim razie zaczynamy. Pytanie pierwsze. Kto pierwszy powiedział kocham? Kto lepiej prowadzi samochód? No dobra, a kto lepiej opowiada dowcipy? Kto lepiej gotuje? Kto zrobił pierwszy krok w celu poznania się? Kto częściej mówi, że kocha? Ale się nie zanudzi. No dobra, teraz się zastanówcie, kto rządzi w sypialni. Dziesiąte pytanie. Też się zastanówcie mocno. Kto bardziej kocha swoją teściową? Że to była odpowiedź właściwa. Wielkie brawa dla Państwa młodych, ponieważ z moich wyliczeń wynika, że 99,9 odpowiedzi było zgodnych. Także bardzo serdecznie Wam gratulujemy tego wyniku. Super się poznaliście przy zawarciu Związku Małżeńskiego, natomiast dodam tylko, że tak czy siak człowiek pozna się przez całe życie, także mówię Wam, życzymy samych cudownych, pięknych, jak najmniej ulotnych chwil, dużo szczęścia, miłości aż po sam grób, gromadki dzieci i w ogóle wszystkiego, czego sobie zażyczycie. Wam dziękujemy, taki co. A tymczasem chciałabym poprosić gości do zabawy. Pierwsza zabawa to będzie zabawa